Macie w swoich NGO-sach pracowników i pracowniczki. Zapraszamy Was dzisiaj na live ngo.pl o najnowszych zmianach w kodeksie pracy, o tym, co ważne i o tym, do czego musicie się zastosować. Ja nazywam się Rafał Kowalski, dzień dobry. Jestem redaktorem serwisu poradnik ngo.pl w portalu ngo.pl. A naszą dzisiejszą ekspertką jest Monika Trzcińska. Proszę, żebyś powiedziała kilka słów o sobie. Dzień dobry, nazywam się Monika Trzcińska. Jestem radcą prawnym. Od wielu lat doradzam organizacjom pozarządowym wprowadzonej przez nich działalności, w tym w kwestiach związanych z prawem pracy czy ochroną danych osobowych. Bardzo dziękuję. Jest z nami również tłumaczka polskiego języka migowego Marlena Florczyk. Monikę powinniście już znać, bo kwiecień zaczynaliśmy od live'a, również o zmianach w kodeksie pracy, o zmianach, które dotyczyły pracy zdalnej. Opowiadaliśmy Wam o pracy zdalnej, jak ją wdrożyć, co trzeba zrobić, a dzisiaj na koniec maja zamykamy jakby, mówimy o kolejnych zmianach w kodeksie pracy, już nie tych dotyczących pracy zdalnej, ale innych. Jestem Wam winny na początek kilka informacji technicznych, jak zwykle. Będziemy starali się podczas naszego live'a zamknąć się mniej więcej w godzinie. Bardzo Was zapraszam do tego, żeby zadawać nam pytania, bo transmisja live ma właśnie tą wartość, że możemy podczas niej reagować, odpowiadać na Wasze pytania. Na początek dajcie nam znać, czy nas dobrze widać, dobrze słychać, a potem przejdźcie do pytań merytorycznych. Transmisja jest nagrywana, nagranie będzie oczywiście dostępne, będzie dostępne na YouTubie, na Facebooku. Zachęcam Was do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTubie, odznaczyć tam powiadomienia, a na pewno to nagranie i różne inne nagrania poradnicze, różne wideo poradnicze Wam nie umkną. Co jeszcze? Zawsze zachęcamy do zadawania pytań, ale mamy też na początek zawsze pytanie dla Was. To będzie dotyczyło kodeksu pracy. Jest wiele takich ustaw, które są, no powiem tak, że spędzają sen z oczu organizacjom pozarządowym, na przykład ustawy podatkowe, ustawy o rachunkowości, one ich bezpośrednio nie dotyczą, ale organizacje muszą je stosować. Mam do Was pytanie, czy kodeks pracy jest dla Was również taką ustawą, dosyć tajemniczą, ale musicie się z nią zmierzyć i czy wydaje Wam się ustawą trudną, czy ją dobrze znacie, a może jest właśnie inaczej, może jest tak, że jakoś sobie z nią radzicie i się z nią zaprzyjaźniliście i nie jest tak źle jak w przypadku tych, które wymieniłem na początku. Dajcie nam znać, jak to jest, bo nas ciekawi troszkę, jak te prawo pracy u Was w organizacjach funkcjonuje. Szybko przechodzę już do pytań do Moniki, już do tematu naszego live'a i na początek spróbujmy tak wprowadzić temat, bo te zmiany w kodeksie pracy, o których teraz mówimy, są jakby wywołane troszkę zewnętrznie przez dyrektywę Work-Life Balance, dyrektywę europejską. Czy mogłabyś nam, Moniko, na początku powiedzieć, co to właśnie za dyrektywa i jakich obszarów ona dotyczy i dlaczego jest tak ważna? Znaczy rzeczywiście zmiany, które weszły już w życie, bo zmiany, o których dzisiaj mówimy, weszły w życie 26 kwietnia, wynikały z tego, że Polska była zobowiązana wprowadzić, zaimplementować dyrektywę, o której wspomniałeś, dyrektywę Work-Life Balance. To była jedna dyrektywa, plus drugą dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. I o co chodzi z tymi dyrektywami? Generalnie te dwie dyrektywy podejmowały tematykę właśnie związaną z kwestiami pracowniczymi. Dyrektywa Work-Life Balance mówiła o równowadze między życiem prywatnym a życiem zawodowym pracowników, którzy są rodzicami bądź też opiekunami. Tutaj główny cel tej dyrektywy to było wyrównanie szans tak naprawdę na rynku pracy kobiet i mężczyzn w sytuacjach związanych z rodzicielstwem. Więc ten work-life balance był powiązany niejako właśnie z tym elementem bycia rodzicem. No bo generalnie wszelkie badania wskazywały na to, że jednak ta sytuacja nie jest wyrównana, że
Ojcowie znacznie rzadziej korzystają z uprawnień, które im przysługują, znacznie rzadziej niż matki. No i w związku z tym sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza w przypadku kobiet. To jest ta jedna dyrektywa Work-Life Balance. Druga dyrektywa, ta, o której wspomniałam, o tych przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy, znowu mówiła o tym, że pracownik powinien mieć świadomość co do tego, jak wygląda jego stosunek pracy, jakie są jego obowiązki, jakie są jego uprawnienia. No i w związku z tym również zostały wprowadzone nowe przepisy. I te nowe przepisy dotyczyły bardziej właśnie sytuacji bądź też zdarzeń związanych z informowaniem pracowników o pewnych rzeczach, czy nadaniem właśnie im w tym zakresie pewnych uprawnień, możliwości składania pewnych wniosków, czy dopytywania pracodawcy o pewne kwestie. I te zmiany, o których właśnie dzisiaj będziemy mówić, czyli te, które weszły w życie 26 kwietnia, one głównie są związane z tymi dyrektywami. To oczywiście nie jest tylko to, bo nasz ustawodawca również tam przy okazji próbował doprecyzować również inne kwestie, natomiast to są najważniejsze tematy i zagadnienia, którymi dzisiaj będziemy się zajmować. A powiedz jeszcze też w charakterze takiego wstępu, bo kiedy o tych zmianach się mówi w prasie, czy się o nich czyta, to pojawia się też dosyć często takie hasło, możliwość korzystania z elastycznej organizacji pracy. Czy mogłabyś tutaj też to rozszyfrować i powiedzieć krótko, które zmiany właśnie w tym to jest ten obszar? Elastyczna organizacja pracy to jest właśnie jedno z zagadnień związanych z tą naszą dyrektywą Work-Life Balance. Elastyczna organizacja pracy to jest organizacja pracy, która przysługuje pracownikowi, który opiekuje się, które wychowuje dziecko do 8. roku życia. I taki pracownik, który zajmuje się takim dzieckiem, w chwili obecnej może złożyć do pracodawcy taki wniosek, w którym będzie wnioskował o to, żeby jego praca, sposób pracy był wykonywany bardziej elastycznie. Co to w ogóle znaczy, ta elastyczna organizacja pracy? To znaczy, że ta praca może być wykonywana na różne sposoby, które są określone w kodeksie pracy. Czyli elastyczną organizacją pracy z całą pewnością nazwiemy pracę zdalną. Dalej, elastyczną organizacją pracy jest wykonywanie pracy w takich elastycznych rozkładach czasu pracy. Czyli kodeks przewiduje coś takiego jak ruchome godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Niektóre organizacje z czegoś takiego korzystają, to znaczy mówią pracowniku, możesz rozpocząć pracę w jakimś przedziale czasowym między 8 a 10 i odpowiednio w późniejszych godzinach tę pracę skończyć. Czyli jest to sposób na wykonywanie tej pracy w sposób elastyczny. Dalej, w ramach tej elastycznej organizacji pracy mieszczą nam się takie rzeczy jak możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy. Mieści nam się możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu pracy na wniosek pracownika, czyli pracownik może wystąpić do pracodawcy o ustalenie indywidualnych godzin pracy. Tu też wchodzą w grę rozkłady czasu pracy, które my oczywiście mamy już przewidziane kodeksem, czyli taki rozkład czasu pracy jak przerywany, systemy czasu pracy, jak przerywany system czasu pracy, czy weekendowy system czasu pracy. To są systemy czasu pracy, które obecnie są w kodeksie, natomiast one mogły być wykorzystywane w sytuacjach, w których pracownik złożył odpowiedni wniosek i wtedy pracodawca mógł w ogóle zadecydować, czy umożliwia wykonywanie pracy pracownikowi w ten sposób, czy nie. Teraz my w przypadku pracownika, który jest ojcem bądź matką, bądź też opiekuje się dzieckiem do 8. roku życia, mamy przewidziane, że taki pracownik, jakby korzystając z tych instrumentów, może złożyć do pracodawcy taki wniosek, poprosić o zorganizowanie pracy w ten sposób. No i tu pracodawca rozpatruje ten wniosek. Rozpatruje ten wniosek, no i oczywiście pracodawca ma możliwość odmówienia pracownikowi zorganizowania pracy w taki sposób. Natomiast kodeks nam mówi, że pracodawca musi brać pod uwagę pewne rzeczy, to znaczy musi brać pod uwagę potrzeby pracownika. Z drugiej strony oczywiście bierze pod uwagę swoje potrzeby, bierze pod uwagę swoje możliwości, bierze pod uwagę rodzaj pracy, który wykonuje pracownik, bierze pod uwagę oczywiście organizację pracy, czyli
jakby rozpatrując te wszystkie kwestie, pracodawca musi rozpatrzeć wniosek pracownika i pracownikowi odpowiedzieć, czy zgadza się na taki sposób wykonywania przez pracownika pracy, czy też nie. Założenie jest takie, że to jest czasowe, tak? No bo to jest związane z opieką nad dzieckiem, czyli żeby nam było łatwiej opiekować się dzieckiem, my prosimy pracodawcę o to, żeby nam zorganizował pracę w ten sposób elastyczny. Jednocześnie musimy wskazać, w jaki sposób my tę pracę chcemy wykonywać, czyli wskazujemy, czy chcemy korzystać z pracy zdalnej, czy chcemy korzystać z weekendowego systemu czasu pracy, czyli chcemy pracować tylko w weekendy, czy w ogóle prosimy o to, żeby pracodawca obniżył nam wymiar czasu pracy. Czyli my jako pracownik wskazujemy, z czego chcemy skorzystać, jak długo będziemy chcieli korzystać z tych naszych uprawnień. No i oczywiście musimy wykazać, że zajmujemy się dzieckiem, które jest w wieku do 8. roku życia, czyli musimy wskazać imię, nazwisko dziecka plus datę urodzenia. I pracodawca wtedy ten nasz wniosek może rozpatrzyć. Jeżeli rozpatrzy go pozytywnie, no to ta nasza praca może być wykonywana w sposób bardziej przyjazny, w sposób bardziej elastyczny, w sposób, który umożliwi być może nam jednocześnie opiekę nad dzieckiem. Czyli to jest generalnie elastyczna organizacja pracy. Czyli same te systemy, rozkłady pracy, które mieszczą się w tym pojęciu elastycznej organizacji pracy, nie są nowością. Natomiast nowością jest to, że pracownik, który wychowuje dziecko do 8. roku życia, składa taki wniosek i on tutaj może wybrać sobie dowolnie, czy on chce tylko korzystać z jakiegoś systemu, czy jednocześnie na przykład chciałby obniżenia etatu i jednocześnie jeszcze korzystania z pracy zdalnej. Czyli on te wszystkie elementy tutaj sobie może połączyć i wskazać, na czym mu zależy. A pracodawca, biorąc pod uwagę jego potrzeby, powinien się do tego wniosku ustosunkować. Myślę, że to, co jest istotne tutaj dla organizacji pozarządowych, to słuchajcie, to, że jeżeli pracownik wystąpi do was z takim wnioskiem, to wy jesteście zobowiązani taki wniosek rozpatrzeć. To znaczy, tak jak powiedziałam, nie macie obowiązku udzielenia zgody, no bo biorąc pod uwagę wasze możliwości, może się okazać, że właśnie nie ma takiej możliwości, żeby pracownik w ten sposób tę pracę wykonywał. Natomiast w ciągu 7 dni od otrzymania takiego wniosku od pracownika jesteście zobowiązani odpowiedzieć na ten wniosek, czyli powiedzieć, czy wy zgadzacie się na wykonywanie takiej pracy, czy też odmawiacie i z jakiego powodu. I tutaj kolejna zmiana w kodeksie pracy, to znaczy rozrósł nam się katalog wykroczeń przeciwko prawu pracy. Wykroczenia mogą być karane karą grzywny od 1000 zł do 30 tysięcy i między innymi my w tym katalogu mamy wymienione, że taka kara finansowa może być nałożona w sytuacji, kiedy pracodawca właśnie nie przestrzega tych przepisów związanych z elastyczną organizacją pracy. Czyli chociażby nieprzestrzeganiem przepisów może być to, że pracodawca na taki wniosek pracownika nie odpowie. Czyli trzeba pamiętać, że mamy te 7 dni na odpowiedź na wniosek. A jeszcze chciałbym się upewnić co do jednej rzeczy, bo mówiłaś, czy ja dobrze rozumiem, że to dotyczy wyłącznie tej sytuacji, kiedy jesteśmy rodzicami albo opiekunami dziecka do 8. roku życia. To nie dotyczy Tak. opieki nad różnymi innymi kategoriami, na przykład, no nie wiem, starszym rodzicem albo kimś niepełnosprawnym, to dotyczy tylko tej sytuacji opieki nad dzieckiem, tak? Dokładnie tak i jest konkretnie wskazany wiek, czyli do 8. roku życia. Dobrze, bardzo Tutaj jeszcze jest. dziękuję. No to Chciałam dopowiedzieć tylko bardzo króciutko, bo myśmy rozmawiali na ostatnim spotkaniu o pracy zdalnej i tutaj chciałam Wam też zwrócić uwagę na jedną taką dość istotną kwestię, która może się pojawić, bo myśmy rozmawiali o tym, że praca zdalna jest wykonywana na wniosek pracownika i w sytuacji, kiedy pracownik, który wychowuje dziecko do 4. roku życia, pracodawca co do zasady nie może odmówić pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Chyba że przemawia za tym organizacja pracy lub rodzaj pracy. Zauważcie, że tutaj mamy powiedziane, że pracownik, który wychowuje dziecko do 8. roku życia w ramach tej elastycznej organizacji pracy, może wnioskować o pracę zdalną. I tutaj jakby zakres tej odmowy już jest znacznie szerszy, bo tutaj pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia takiego wniosku. W związku z tym pracownicy, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, składający wniosek o wykonywanie pracy zdalnej,
Dobrze by było zawsze się upewnić, na jakiej podstawie oni ten wniosek składają. To znaczy, czy podstawą jest ten przepis dotyczący pracy zdalnej. Oni rzeczywiście składają tylko i wyłącznie wniosek o pracę zdalną. Czy oni jednak korzystają z tej podstawy, gdzie mówią, my chcemy wykonywać pracę w sposób elastyczny, organizować sobie pracę elastycznie i w związku z tym chcielibyśmy korzystać z tej pracy zdalnej. Może to mieć znaczenie w sytuacji, kiedy pracodawca chciałby odmówić pracownikowi, no bo tutaj mamy trochę inny zakres tych przypadków, kiedy możemy odmówić. Dobrze, ja jeszcze raz przypomnę, że macie nagranie z kwietniowego live'a o pracy zdalnej, gdzie Monika nam tłumaczyła. O, mamy też tutaj na pasku, więc nie teraz, ale jak skończymy naszą transmisję, to zamawiam was do tego, żebyście się z nim zapoznali, z tym nagraniem, jeżeli nas nie widzieliście w kwietniu. A jeszcze w tej chwili bardzo was proszę, przeszerujcie naszą transmisję. Bardzo możliwe, że wasi znajomi zapomnieli, że ona jest, albo w ogóle nie wiedzieli, że będzie. Może im się przyda, może dołączą do nas, będą zadawać pytania, a może po prostu obejrzą też nagranie tej transmisji. I jeszcze jedno chciałem zadać takie pytanie, no, z tych takich ogólnych wprowadzających, bo powiedziałaś już, że te przepisy weszły już w życie, ale czy to te ich wejście oznacza, że my już dzisiaj już coś musimy zrobić, czy po prostu musimy je tylko znać i w konkretnych sytuacjach no, zareagować zgodnie z tym, jak aktualny przepis wygląda. Czy może już na dziś jest jakby coś w związku z tymi zmianami do zrobienia? Znaczy, generalnie to jest tak, że te przepisy jako całość weszły w życie 28 kwietnia. Natomiast my zazwyczaj w przepisach mamy coś takiego jak przepisy przejściowe, czyli przepisy, które nam regulują, w jaki sposób należy do konkretnej sytuacji dany przepis należy zastosować. To znaczy, obrazując to na konkretnych przykładach. Na przykład 26 kwietnia weszły nam przepisy dotyczące umowy na okres próbny. Pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, ale generalnie zmieniły się pewne zasady dotyczące umów zawieranych na okres próbny. I w tym przypadku te zasady będą miały zastosowanie głównie do nowych umów, czyli te umowy, które my mamy w chwili obecnej, my tych umów nie będziemy teraz zmieniać, nie będziemy w żaden sposób ich skracać, nie będziemy ich aneksować po to, żeby je dostosować do tego, co my mamy dzisiaj. Natomiast już po 26 kwietnia, jeżeli będziemy zawierać nowe umowy na okres próbny, powinniśmy stosować nowe przepisy. Weszły nam 26 kwietnia weszły nam przepisy, które mówią o chociażby nowych uprawnieniach pracowniczych związanych z nowymi urlopami. Czyli jeżeli mamy nowe urlopy, no to już po 26 kwietnia pracownik może nam złożyć wniosek na przykład o urlop opiekuńczy, tak? Czy chociażby może nam złożyć wniosek, o którym rozmawialiśmy, dotyczący elastycznej organizacji pracy. Czyli tutaj pracownicy mogą takie wnioski już składać. Dalej weszły nam w życie przepisy, które między innymi rozbudowały nam zakres takiej informacji, którą my pracownikowi wręczamy dotyczącej jego warunków pracy. Bo jak zawieramy umowę, to w terminie 7 dni była taka informacja przekazywana pracownikom. I teraz nowe przepisy nam zakres tej informacji rozbudowały. No i teraz co zrobić? Czy skoro przepisy nam rozbudowały, to czy my jesteśmy zobowiązani tym pracownikom, których zatrudniamy na dzień dzisiejszy, tą informację uzupełniać? No i tutaj z odpowiedzią nam przychodzi przepis przejściowy, który mówi, no nie, jeżeli jest nowy pracownik, to po 26 otrzymuje ten pracownik pełną nową informację, natomiast jeżeli pracodawco, ty już masz zatrudnionych konkretnych pracowników, ty nie musisz im uzupełniać tej informacji, chyba że ci pracownicy o to zawnioskują. Czyli sprawa jest o tyle skomplikowana, że jeżeli nam wchodzi duża nowelizacja przepisów, a tutaj ta nowelizacja jest spora, zawsze warto sięgnąć, bądź też, ja rozumiem, że jakby nie każdy ma takie możliwości, żeby czytać wszystkie przepisy, ale żeby nawet hasłowo wrzucić sobie w internecie zapytanie, jak do danej sytuacji podejść, bo tutaj właśnie przepis przejściowy będzie nam odpowiadał na to, jak pewne rzeczy należy regulować.
Dobrze, a powiedz mi, ja mam jeszcze takie jedno dodatkowe pokrewne pytanie. Może to nawet nie wynika z przepisów, a bardziej pytam o jakby twoje zdanie, co powinien zrobić pracodawca, no tak po ludzku, że tak powiem, w praktyce. Bo jak wchodzą te nowe przepisy, na przykład nowe urlopy, o których zaraz, czy dni wolne, o których zaraz powiemy, no i wnioskować ma o nie pracownik, ale skąd ma on o nich wiedzieć? Może on nie czyta prasy, nie zwraca na to uwagi. Czy dobrze jest, żeby pracodawca jakoś mniej więcej zarysował mu sytuację, że teraz coś się zmienia, słuchaj, możesz skorzystać z tego, z tamtego, tak powiedz praktycznie, czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby pracodawcy trochę brali na siebie taki, może nawet nie zapisany w prawie, ale jakiś taki międzyludzki obowiązek poinformowania swoich pracowników, co tutaj ma znaczenie? Nie, ja myślę, że jak najbardziej tak. Natomiast ja mam trochę inne doświadczenia, bo zazwyczaj słyszę, że pracownicy są dość dobrze wyedukowani pod tym względem i że jednak znają swoje prawa i wiedzą, co im przysługuje. W przypadku pracodawców, którzy mieli przyjęte regulaminy pracy, to co można zrobić, to ewentualnie te regulaminy pracy dostosować, czyli uwzględnić pewne rzeczy, tak? Uwzględnić chociażby te nowe urlopy i w związku z tym pracownicy będą mieli informacje na ten temat, że są nowe przepisy. Natomiast no, z mojego doświadczenia też wynika, że raczej organizacje pozarządowe nie przyjmują regulaminów pracy, bo nie mają takiego obowiązku. No bo zazwyczaj są małymi podmiotami, tak? Nie zatrudniają 50 pracowników, więc nie mają obowiązku przyjęcia regulaminu pracy. Natomiast jeżeli mają przyjęty taki regulamin, jeżeli by się to zdarzyło, to oczywiście pewne kwestie jak najbardziej można w tym regulaminie opisać i wskazać pracownikowi, że ma takie, a nie inne uprawnienia. Więc wtedy jak najbardziej tak. Z drugiej strony jeszcze sobie myślę, teraz my będziemy mówić o tym, że sporo tak naprawdę nam się zmieniło właśnie w kwestiach możliwości wnioskowania o różne uprawnienia, w tym właśnie urlopy czy zwolnienia od pracy. No i być może też niektórzy z pracodawców będą chcieli przyjąć jakiś sposób tego wnioskowania, jakąś formę tego wnioskowania, tak? Określić jakieś reguły właśnie jak te wnioski, w jaki sposób te wnioski składać. No i tutaj to też jest jakby przestrzeń na to, żeby przy okazji poinformować pracowników i powiedzieć im, słuchajcie, macie takie uprawnienia i z tego tutaj możecie korzystać. Dobrze, rozumiem. Przejdźmy teraz już do konkretnych zmian, mianowicie do takich nowych urlopów, nowych dni wolnych. I mamy tutaj takie dwa. Zacznijmy może od urlopu opiekuńczego, bo to jest zupełnie nowy urlop, jak rozumiem. I powiedz mi, kto ma do niego prawo najpierw? Znaczy, urlop opiekuńczy rzeczywiście jest zupełnie nowym urlopem, który wcześniej nie był przewidziany przepisami. Uprawnienie do urlopu opiekuńczego ma każdy pracownik, który potrzebuje sprawować opiekę lub udzielić wsparcia członkowi swojej rodziny bądź też osobie, z którą zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym, w sytuacji, w której ta opieka bądź też wsparcie jest konieczne ze względu na jakieś poważne przyczyny medyczne. Czyli mówiąc prościej, każdy pracownik może złożyć taki wniosek, w którym deklaruje, że on potrzebuje zaopiekować się najbliższą osobą, z którą mieszka, bądź też która jest jego członkiem rodziny. Kto to jest członek rodziny? Tutaj kodeks nam odpowiada, kto to jest członek rodziny. Mamy katalog osób wymienionych, czyli jest mowa córka, syn, ojciec, matka, i małżonek. To są członkowie rodziny plus osoby zamieszkujące z nami we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli na przykład partner, partnerka. Tak? Tych osób nie mamy objętych pojęciem członka rodziny, natomiast jeżeli z nimi wspólnie zamieszkujemy, to tutaj również możemy sprawować nad nimi opiekę czy wsparcie. I tak jak powiedziałam, ta opieka lub wsparcie jest związane z tymi poważnymi jakimiś przyczynami medycznymi. Tutaj nam przepis nie doprecyzowuje, co to znaczy, natomiast no, tutaj bierzemy pod uwagę wszelkiego rodzaju ciężkie choroby, niepełnosprawności, to jakby wszystko nam się w tym zakresie mieści. Czyli ten urlop przysługuje każdemu,
O ile są spełnione te przesłanki, czyli jest ten cel, tak, o którym tutaj powiedziałam. Dobrze, a powiedz, jak o ten urlop wnioskujemy i czy, no bo właśnie powiedziałaś, że muszą być te przesłanki, czy w jakiś sposób przekazujemy pracodawcy, że właśnie mamy taką sytuację, że ktoś choruje, no jak tutaj wygląda te wnioskowanie o ten urlop? Już mówię, tutaj to wnioskowanie wygląda tak, że my taki wniosek o udzielenie tego urlopu możemy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem tego urlopu. Czyli tutaj jest wskazany termin. Najpóźniej na jeden dzień taki wniosek możemy złożyć i wnioskowanie wygląda tak, że nam kodeks dokładnie mówi, jaki jest zakres tego wniosku. Czyli jest powiedziane tak, że po pierwsze wskazujemy imię i nazwisko tej osoby, nad którą chcemy sprawować opiekę bądź udzielać jej wsparcia. Musimy wskazać stopień pokrewieństwa, jeżeli to jest członek rodziny. Jeżeli nie, no to adres zamieszkania tej osoby, no oczywiście adres powinien się pokrywać z naszym adresem, no bo to jest osoba, która z nami zamieszkuje. I powinniśmy wskazać przyczynę, ze względu na którą my mamy świadczyć te wsparcie czy opiekę. Natomiast, co istotne, my tutaj nie musimy wchodzić w głębokie opisywanie tego, co się dzieje, ani absolutnie jako pracodawca nie możemy żądać od pracownika tego, żeby on przekazywał nam jakiegoś rodzaju dokumenty, zaświadczenia od lekarza, oświadczenia o niepełnosprawności. Jakby tutaj pracodawca takich dokumentów żądać od pracownika nie może. Tak naprawdę ten urlop jest udzielany na podstawie de facto oświadczenia pracownika, że pracownik mówi, że takie okoliczności mają miejsce, koniec, kropka. My jako pracodawca nie mamy możliwości, żeby tutaj to weryfikować, z tego względu, że po prostu przepis nam konkretnie mówi, czego my możemy oczekiwać. I jeżeli byśmy oczekiwali na przykład jakichś zaświadczeń, no to wychodzimy poza te normy naszego przepisu, no i tak naprawdę no, naruszamy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tak? Bo prosimy o nadmiarowe dane związane ze sytuacją zdrowotną członka rodziny bądź też osoby zamieszkującej z daną osobą. Więc tutaj, czyli wiemy, na jeden dzień przed i najpóźniej i zakres właśnie jest określony w kodeksie pracy. Nie powiedzieliśmy, a to jest bardzo istotne, że ten urlop to jest 5 dni w roku kalendarzowym, tak? I on może być dzielony, znaczy on może być ciągiem wzięty jako jednorazowo, może być podzielony. Co prawda przepisy nam weszły 26 kwietnia, bo tak pada często takie pytanie, no dobrze, no ale to już 26 kwietnia, to prawie maj, no a to jest 5 dni w roku kalendarzowym, to czy w tym roku jakoś trzeba to proporcjonalnie liczyć? No i tutaj my nie mamy żadnych takich regulacji w przepisie, nie mamy żadnego przepisu, który wskazywałby nam, że w momencie wejścia w ustawę liczymy to proporcjonalnie, w związku z tym liczymy, że to jest 5 dni w tym roku kalendarzowym 2023, więc pomimo tego, że przepisy weszły w życie później niż na początku roku, to i tak te 5 dni w tym roku pracownikowi przysługuje. Rozumiem. Co mamy 5 dni. Istotne jeszcze, Rafał, to, że ten urlop jest bezpłatny. Ten urlop jest bezpłatny i co prawda wlicza nam się do stażu pracy, no ale istotna jednak jest to kwestia, że on jest traktowany tak jak urlop bezpłatny. Czyli za te 5 dni nie dostaniemy tych pieniędzy, które byśmy dostali, jakbyśmy spędzili je w pracy. Dobrze, pracy, to za chwilę przejdziemy do kolejnego urlopu. Myślisz, że to na temat tego to już wszystko, co warto było powiedzieć? Tak sprawdzam. Tak, myślę, że najważniejsze kwestie zostały tutaj powiedziane. Może jeszcze dodam jedną rzecz, że też warto o tym wiedzieć, bo też króciutko pewnie będziemy o tym mówić, ale generalnie tutaj też przepis mówi, że pracownik, który korzysta z tego urlopu opiekuńczego, również jest objęty ochroną w zakresie ewentualnego wypowiedzenia mu umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę, tak? Czyli tutaj też jest taka sytuacja, tak jak mamy grupy pracowników objęte ochroną, tak jak nie możemy zwolnić pracownika na przykład na urlopie wypoczynkowym bądź też pracownika w trakcie urlopu macierzyńskiego,
czy rodzicielskiego, tak tutaj w trakcie, mimo że to jest tylko te 5 dni, ale w trakcie tutaj tego urlopu również tego pracownika nie możemy zwolnić, a nawet nie możemy go zwolnić od momentu złożenia przez niego wniosku. Czyli jeżeli on ten wniosek składa nam na dzień przed, no to może się okazać, że przez ten okres właśnie tutaj jest chroniony. Dobrze, przechodzimy do następnego nowego urlopu i to jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Proszę powiedz też kogo, jakie sytuacje tutaj występują, kto może się o to ubiegać, jak ten zupełnie, jak rozumiem, nowy urlop czy też dni wolne wyglądają. Tak, to znowu jest kolejne nowe uprawnienie i to są tak naprawdę, no tak jak przepis mówi, zwolnienie od pracy, natomiast tutaj zakres tego zwolnienia od pracy czasowo jest znacznie węższy niż urlopu opiekuńczego, bo tu mówimy o 2 dniach w roku kalendarzowym, ewentualnie o 16 godzinach, bo możemy to również przeliczać na godziny. I generalnie to zwolnienie przysługuje w sytuacji, w której z powodu siły wyższej pracownik w pilnych takich sprawach rodzinnych spowodowanych wypadkiem czy też chorobą musi się niezwłocznie stawić w jakimś miejscu, tak? Czyli nie może tej pracy wykonywać, tylko gdzieś natychmiastowo ma się pojawić, nie wiem, pojechać do szpitala, tak? Czy pojechać do mieszkania. I to są takie, czyli to są wyjątkowe sytuacje, ale zauważcie, że są to sytuacje, tam jest powiedziane w sprawach rodzinnych, czyli są to sytuacje rodzinne, związane w jakiś sposób właśnie z wypadkiem czy z chorobą, no i z taką pilnością i natychmiastowością, tak? Zapis mówi o sile wyższej. No i tutaj ta kwestia siły wyższej jest troszkę problematyczna, bo my tak naprawdę nie mamy definicji siły wyższej, nie mamy definicji w kodeksie pracy siły wyższej, mało tego, my nawet nie mamy definicji siły wyższej w kodeksie cywilnym, który się tam w kilku miejscach do tej siły wyższej odwołuje. Natomiast z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jakby w ramach tej siły wyższej, no my powinniśmy się kierować orzecznictwem sądów, które jest, czyli sądy nam mówią, że to jest jakiegoś rodzaju zdarzenie przyszłe, niepewne, nieprzewidywalne, któremu nie mogliśmy zapobiec, tak? I tu jako przykłady podaje się pożary, huragany, jakieś burze i tego typu sytuacje, czyli to jest niejako siła wyższa, natomiast problem jest trochę taki, że to nasze orzecznictwo polskie nie do końca pokrywa się tutaj w tym zakresie z orzecznictwem unijnym i tak naprawdę nie wchodząc w duże rozważania prawne, ale wydaje się, że z tym przepisem może być problem, to znaczy, że może być rzeczywiście problem z tym, żeby ustalić, o jakie sytuacje dokładnie chodzi, bo nasze sądy polskie na przykład mówią, że wypadek czy choroba to nie jest siła wyższa, a my w jednym przepisie mamy zebrany wypadek, chorobę i siłę wyższą. Natomiast z całą pewnością to chodzi o sytuacje, które gdzieś tam mają miejsce w rodzinie, ale zauważ, że tutaj też nie mamy definicji tej rodziny znowu w tym przepisie, więc też trudno powiedzieć, kto tą rodziną jest, czy to znowu jest syn, córka, małżonek, czy jednak możemy podchodzić do tego szerzej. No ale jednak to jest sytuacja jakaś taka rodzinna i sytuacja taka, która wymaga natychmiastowego naszego udziału, tak? No i wtedy właśnie pracownik może znowu wnioskować do pracodawcy o zwolnienie go od pracy, ponieważ to jest taka sytuacja nieprzewidywalna i natychmiastowa, no to tutaj pracownik może w tym samym dniu, w którym chce z tego skorzystać, to co ważne, no, pracownik powinien tutaj poczekać na odpowiedź pracodawcy, czyli złożyć wniosek, ale poczekać, czy ten pracodawca wyrazi zgodę, chociaż co do zasady pracodawca musi tutaj wyrazić zgodę, bo też nie bardzo ma przesłanki ku temu, żeby odmówić.
I wtedy pracownik z takiego zwolnienia od pracy może skorzystać. A powiedz jeszcze, spróbujmy zrobić taką analogię, czy jeśli chodzi o ten wniosek i opis, co się wydarzyło, to jest podobnie jak w tym urlopie opiekuńczym, że pracodawca po prostu polega na tym, co pracownik mu zakomunikuje, czy jest jakoś inaczej? Tak, tutaj pracodawca też nie ma za bardzo podstaw, żeby jakoś szczegółowo tutaj badać tą sytuację. Może zapytać, znaczy we wniosku, tutaj przepis nam tak dokładnie nie mówi, co powinno znaleźć się we wniosku, natomiast tutaj też nie ma podstaw do tego, żeby żądać od pracownika jakichś dodatkowych zaświadczeń, dokumentów, czy jakiegoś szczególnego tutaj opisu całej tak naprawdę sytuacji, która ma miejsce. Więc tutaj należy podejść do tego podobnie. Znaczy, słuchajcie, to są nowe przepisy i wskazuje się już na pewne problematyczne kwestie, no chociażby to, że pracodawcy nie bardzo będą mogli możliwość, nie będą bardzo mieli możliwość weryfikowania rzeczywiście, czy pracownik no, korzysta z tych zwolnień czy urlopów zgodnie z przepisami. No ale jednak tutaj też z drugiej strony te przepisy dają dużo możliwości, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli się coś zdarzy, to w tej sytuacji my nie korzystamy z urlopu na żądanie, tylko generalnie korzystamy z tego zwolnienia od pracy, no bo chociażby, nie wiem, nasze dziecko miało wypadek w szkole i musimy jak najszybciej w tej szkole się pojawić, tak? Więc to będą takie przypadki. Tutaj ważne jest to, że w przeciwieństwie do tego urlopu opiekuńczego, to zwolnienie jest płatne. To zwolnienie jest płatne, ale ta płatność wynosi połowę wynagrodzenia. Wynagrodzenia liczonego jak wynagrodzenie urlopowe. Czyli tutaj jest taka różnica, tak, że tutaj jednak ta połowa wynagrodzenia pracownikowi w tej sytuacji się należy. Dobrze, a powiedz, bo bardzo możliwe, że mi to umknęło, albo może ty to powiedziałaś, ale to warto powtórzyć. Ile w roku takich dni przysługuje pracownikowi? 2 dni w roku kalendarzowym albo 16 godzin, bo to też możemy tutaj to możemy przeliczać na godzinę. Ten urlop opiekuńczy, mówiłam, 5 dni w roku kalendarzowym, liczymy to dniami, a tutaj możemy to również liczyć godzinami. Natomiast pracownik w pierwszym wniosku, jaki będzie składał do pracodawcy o skorzystanie z tego urlopu, powinien wskazać, czy on w danym roku będzie chciał korzystać w tym wymiarze godzinowym, czy w wymiarze dniowym. Oczywiście, jeżeli macie pracownika zatrudnionego na pół etatu, no to jeżeli on będzie chciał korzystać z tego wymiaru godzinowego, no to proporcjonalnie do tego pół etatu, tak? Tej ilości godzin. Czyli 2 dni w przypadku zwolnienia, 5 dni w przypadku urlopu opiekuńczego, no i tutaj jest ta płatność, połowa wynagrodzenia. Dobrze, ja sobie wyciągnę jedno pytanie, bo tutaj widzę takie, warto chyba powtórzyć to czy wyjaśnić. Pyta chyba Agnieszka. I pozwól, że ja wyciągnę to pytanie, je zadam i zaryzykuję sam odpowiedź, a ty potwierdzisz, czy moja intuicja jest dobra, bo zrobimy taki mały konkurs. Agnieszka pyta, ile można wniosków o urlop opiekuńczy złożyć rocznie? Ja sobie myślę, że można 5. Czy to jest dobry sposób myślenia? Tak. Tak, jeżeli to dzielimy, to jak najbardziej takich pięć wniosków można złożyć i potencjalnie przez te 5 dni, a nawet 10 dni, jeżeli ten wniosek będzie złożony właśnie na dzień przed, pracownik będzie chroniony przed zwolnieniem. No ale oczywiście bierzemy sobie nie tak, żeby po prostu wybrać te wszystkie, tylko bierzemy tyle, ile jest potrzeba. To tak sobie też powiedzmy, że tak warto na to patrzeć. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo tak jak mówiłaś o tym i opisywałaś, jakby no jakich to sytuacji dotyczy, że to najczęściej rodzina i ten taki właśnie większy krąg, i tak sobie myślę, te urlopy też weszły w jednym momencie, w jedną nowelizacją. Czy nie należy postrzegać, że one trochę będą do siebie komplementarne, że w sumie to tak, no nie chcę powiedzieć, że można by traktować je jednakowo, bo pokazałaś, że są różne, że są różnice w tych urlopach, ale czy to, no właśnie, czy one jakoś tak charakterem troszkę jednak nie są do siebie zbliżone i nie należy o nich myśleć jako taki, no. Taki, no, nie wiem jak to nazwać, taki zestaw takich urlopów na określone sytuacje.
Tak, myślę, że jak najbardziej tak. I te urlopy właśnie zostały wprowadzone w związku z tą dyrektywą Work-Life Balance, czyli żeby jednak łączyć to życie prywatne z zawodowym. No i jednak wiadomo, że jeżeli jesteśmy w pracy, życie również się toczy. No i mogą się zdarzyć najróżniejsze sytuacje, które będą wymagały naszego udziału, tak? No i tak bym do tego podeszła. Rzeczywiście te urlopy są, urlopy, zwolnienia w jakimś stopniu są do siebie podobne. I też zobacz, że tutaj mamy właśnie takie sytuacje nie tylko związane z dziećmi, ale jakby z szerszym podejściem, tak? Czyli z rodziną, z osobami, z którymi zamieszkujemy, mamy opiekę, mamy wsparcie, mamy pilne sprawy. Czyli rzeczywiście można to traktować jako taki jeden pakiet. Dobrze, ja zadam jeszcze jedno pytanie z komentarzy, a potem przejdziemy już do następnych tematów, bo jesteśmy w 40 minucie live'a, więc już przekroczyliśmy połowę zdecydowanie. Pyta Monika, znowu o urlop opiekuńczy. Czy te 5 dni urlopu opiekuńczego jest okresem nieskładkowym i należy w ZUS zgłosić urlop bezpłatny? Tak brzmi pytanie. Powiem tak, nie mam pewności, jak należy zgłosić w ZUS, natomiast z tego, co wiem, to teraz trwają dość duże dyskusje na temat tego, że to rzeczywiście może się okazać okres nieskładkowy. Z tego względu, że no, pracownik w tym momencie nie ma płaconego wynagrodzenia i rzeczywiście to jest traktowane jako urlop bezpłatny. Przez ZUS. Natomiast nie mam pewności, czy to należy zgłosić do ZUS-u jako urlop bezpłatny. To są Dobrze. nowe kwestie, więc warto jeszcze sobie się po prostu to przeanalizować. Dobrze. Dużo żeśmy mówili o tych nowych zupełnie urlopach, bo to nam się wydawało tak najbardziej atrakcyjne i, no i przez to, że jest zupełnie nowe, warto było się na tym troszkę bardziej skupić. A teraz przejdźmy do zmian w różnych rodzajach urlopów, które już funkcjonowały, ale teraz troszeczkę się w nich zmienia. Powiedz mi, jakich urlopów właśnie, które już w kodeksie pracy były wcześniej zapisane, dotyczą zmiany, które wprowadza ta nowelizacja? Znaczy, takie główne zmiany to dotyczą oczywiście tych urlopów związanych z rodzicielstwem. I tak naprawdę my tych zmian, po pierwsze, zmiany dotyczą w ogóle generalnie sposobu wnioskowania o urlopy. To znaczy, my w dość te urlopy, które weszły nam nowe, mamy powiedziane, że wnioski mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej. Natomiast w przypadku wniosków takich, jakie były składane na przykład o urlop rodzicielski, teraz jest powiedziane, i te wnioski miały być składane jedynie, były składane tylko w formie papierowej, znowu jest mowa o tym, że mogą i w formie elektronicznej, i w formie papierowej. Więc tutaj to w zakresie samego wnioskowania. Natomiast w kwestii urlopów rodzicielskich, no to, co się tak głównie zmieniło i co jest najważniejszą zmianą, no to między innymi jest to, że urlop rodzicielski został wydłużony. I ten urlop rodzicielski teraz jest o 9 tygodni dłuższy, czyli wynosi w przypadku urodzenia jednego dziecka 41 tygodni, w przypadku ciąży mnogiej 43 tygodnie. No i generalnie to jest o te 9 tygodni został wydłużony. I co istotne, kolejna zmiana, 9 tygodni jest zastrzeżonych wyłącznie dla jednego rodzica. Co to oznacza? To oznacza, że potencjalnie, jeżeli z całego urlopu korzysta matka, to jeżeli ojciec nie wybierze tych 9 tygodni, no to jakby prawo do tych 9 ekstra tygodni zostanie utracone. Czyli każdy z rodziców ma obowiązek skorzystania z tych 9 tygodni, a jeżeli tego nie zrobi, to te 9 tygodni nie zostanie przeniesione na drugiego rodzica, tylko po prostu przepadnie. Więc tak naprawdę to jest dość istotna zmiana. I ta zmiana znowu wynika z tej dyrektywy Work-Life Balance, gdzie mówiłam o tym wyrównaniu, tak, szans tutaj kobiet i mężczyzn, i tak naprawdę w większym zaangażowaniu tutaj
ojców do korzystania z tego urlopu. Jeszcze ważna zmiana w zakresie urlopu rodzicielskiego to jest to, że ten urlop przysługuje indywidualnie. To znaczy zmieniło się to, że w momencie porodu matka nie musi być zatrudniona, żeby ojciec potem z tego urlopu rodzicielskiego mógł skorzystać, a tak było poprzednio. Tak? Tutaj to jest uprawnienie indywidualne każdego z tych rodziców. Czyli to są takie podstawowe zmiany w zakresie tych urlopów rodzicielskich. Zmienił się też urlop ojcowski i w tym urlopie ojcowskim zmienił się czas, podczas którego ojciec z tego urlopu może skorzystać, ponieważ według starych przepisów to było, że w ciągu 24 miesięcy z takiego urlopu może skorzystać. W tym momencie to ulega zmianie i będzie, że w ciągu 12 miesięcy ojciec z takiego urlopu będzie mógł skorzystać. I tu znowu wrócę do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy jak pytałeś o te kwestie związane z wchodzeniem w życie tych różnych przepisów, no to chociażby w przypadku tego skrócenia tego okresu, podczas którego ojciec będzie mógł korzystać z tego urlopu ojcowskiego, przepis przejściowy mówi, że to dotyczy tak naprawdę nowonarodzonych dzieci, czyli dzieci, które urodziły się po 26 kwietnia, tak? Ponieważ nie możemy wprowadzać przepisów, które będą mniej korzystne dla pracowników, także dopiero to dotyczy tych dzieci, które się po 26 kwietnia urodziły, wtedy ten czas na wykorzystanie tego urlopu ojcowskiego jest tutaj krótszy, czyli te 12 miesięcy. Dobrze, to ponieważ jest już 47 minuta naszego live'a, to za chwilę przejdziemy do kolejnego tematu i tak potem spróbujemy jeszcze wyłowić kilka pytań z komentarzy, ale ja jeszcze zadam jedno pytanie takie, żeby się upewnić. Czyli w tych urlopach rodzicielskich rośnie wymiar tylko jednego rodzaju z tych urlopów. Wszystkie pozostałe, jeśli chodzi o sam wymiar, pozostają takie, jakie do tej pory były. Dobrze, to przejdźmy jeszcze do, zasygnalizujmy właściwie, no, ze względu na czas trwania live'a nie jesteśmy w stanie bardzo wchodzić w szczegóły, ale zasygnalizujmy jeszcze taki pakiet zmian, który dotyczy umów, jakie zawieramy z pracownikami. Czy mogłabyś powiedzieć, jakie zmiany właśnie w umowach następują? Ja myślę, że to są ważne kwestie. Tak, rzeczywiście mamy mało czasu, natomiast to, co się zmieniło i może być istotne dla organizacji pozarządowych, to po pierwsze kwestia umowy na okres próbny. Umowa na okres próbny mogła być zawierana na okres do 3 miesięcy. I co do zasady nie mogła być zawarta ponownie, chyba że chodziło o inny rodzaj pracy albo minęły tam 3 lata od zatrudnienia pracownika, to wtedy mogła być taka umowa na okres próbny ponowiona. Teraz to, co uległo zmianie, to my mamy jakby trzy różne okresy umowy na okres próbny i okres trwania umowy na okres próbny jest uzależniony od tego, na jak długo my zamierzamy zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, w którym my zawieramy umowę na okres próbny, powinniśmy przewidzieć, na jak długo będziemy chcieli zawrzeć umowę na czas określony albo czy na czas nieokreślony i ten nasz zamiar wpisać do umowy na okres próbny. Bo jeżeli zamierzamy pracownika zatrudnić na okres poniżej 6 miesięcy, to wtedy umowa na okres próbny może trwać miesiąc. Jeżeli będziemy chcieli go zatrudnić na czas pomiędzy 6 miesięcy a 12, wtedy może trwać 2 miesiące, a 3 miesiące będzie trwała wtedy, kiedy na okres powyżej 12 miesięcy, czyli na umowę na czas określony powyżej albo na czas nieokreślony. Czyli ponieważ nam się to zmieniło, to tak naprawdę zmienił nam się zakres umowy na okres próbny. No i między innymi ten zamiar trzeba będzie wpisać, tak? To jest tylko zamiar, to nie musi się sprawdzić, no bo to jest tak, że sytuacja może się zmienić, ale jednak to powinniśmy wpisać. I druga taka istotna zmiana dotycząca umowy na okres próbny, to jest między innymi to, że taka umowa może być wydłużona o usprawiedliwioną nieobecność pracownika, w tym chorobę. Czyli jeżeli pracownik będzie na urlopie albo będzie chory podczas okresu próbnego, to ta umowa o ten czas może być wydłużona, ale to również my powinniśmy przewidzieć w treści umowy na okres próbny i w tej umowie powinniśmy tą informację zawrzeć. W określonych sytuacjach my ten okres próbny miesięczny i dwumiesięczny możemy wydłużyć,
znowu o 1 miesiąc, kiedy przemawia za ten rodzaj pracy, ale to jest kolejna rzecz, która powinna być zawarta w umowie na okres próbny. Czyli jak widzisz tutaj zmienia nam się, być może zmieni nam się treść tej umowy, tak? Jeżeli będziemy chcieli zawrzeć nową umowę i uwzględnić te elementy, to one będą musiały się znaleźć w umowie na okres próbny. Czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co jest istotne dla organizacji, to, że dotychczasowe przepisy mówiły tak, jeżeli wypowiadasz pracownikowi umowę o pracę i ta umowa była zawarta na czas określony, no to myśmy na piśmie nie musieli uzasadniać przyczyny tego wypowiedzenia. To dotyczyło tylko umów na czas nieokreślony. Wiem, że to było, znaczy jakby problematyczne było sporządzanie tych uzasadnień, bo często organizacje mają z tym problem, bo nie wiedzą, jak to napisać, no, jak to powinno być ujęte i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy, jeżeli my chcemy pracownikowi wypowiedzieć umowę na czas określony, my również będziemy musieli opisać przyczynę wypowiedzenia tej umowy. I to jest dość istotna różnica, bo jeżeli my tego nie zrobimy, no to mamy braki formalne i w związku z tym pracownik jak najbardziej może odwoływać się od takiego wypowiedzenia do sądu pracy. Tutaj roszczenia pracownika również się zmieniły, bo wcześniej takiemu pracownikowi, który był zatrudniony na czas określony, nie przysługiwało takie roszczenie jak przywrócenie do pracy. W tej chwili już mu takie roszczenie przysługuje, czyli nawet pracownik, który jest zatrudniony na czas określony, jeżeli ten czas na to pozwala, bo sąd szybko rozpatrzy jego roszczenie, czy jego pozew, no to w takiej sytuacji taki pracownik również może zostać przywrócony do pracy. Dobrze, czyli wnioskuję z tego, że będziemy musieli się nauczyć pisać uzasadnienia do tych wypowiedzeń, bo będzie to dotyczyło zarówno tych umów, które są na czas określony, jak i tych, które są na czas nieokreślony. Spróbujmy jeszcze wyciągnąć kilka pytań z komentarzy. Ja się skupię bardziej na tych, które właśnie dotyczyły tych nowych rzeczy, czyli właśnie tych nowych urlopów, nowych dni wolnych. I tak, tutaj pyta Agnieszka o ten urlop związany z siłą wyższą. Kiedy złożyć taki wniosek, to tutaj warto chyba powtórzyć, kiedy złożyć najpóźniej i jaki jest termin na odpowiedź, jak rozumiem, jaki jest termin dla pracodawcy. I jeszcze dodatkowo pyta Agnieszka, czy można poprosić o ten urlop w SMS-ie? Już odpowiadam. Najpóźniej należy złożyć w tym samym dniu, w którym pracownik z tego urlopu korzysta. Czy można złożyć wcześniej? Pewnie można, ale wtedy można się zastanawiać, czy jest spełniona ta przesłanka, która jest związana z tym, że pracownik, że to jest zdarzenie niepewne, przyszłe i że to jest pilna sprawa i wymaga obecności pracownika. No bo jeżeli się okazuje, że pracownik sobie to wcześniej zaplanuje, no to najprawdopodobniej my nie będziemy mieli do czynienia z tą sytuacją, która jest przedstawiona w przepisie, tak? Czyli raczej ja bym powiedziała, że to jest sytuacja taka nieprzewidywalna, która się pojawia i pracownik tego samego dnia, w którym to się dzieje, składa nam wniosek i stąd też mamy podział, że pracownik może albo w dniach, albo w godzinach z tego korzystać, no bo wyobrażam sobie taką sytuację, że pracownik po prostu będzie w pracy i się dowie, że coś się W wydarzyło, środku tak? I dnia, będzie tak. chciał skorzystać w środku dnia z kilku godzin zwolnienia. Natomiast najpóźniej w tym dniu, w którym to się wydarzyło, czyli to jest jedna rzecz. Ile ma pracodawca na odpowiedź? Tutaj przepis nie mówi, ile ma na odpowiedź, podobnie jak nie mówi w przypadku urlopu na żądanie, natomiast no, pracodawca powinien niezwłocznie odpowiedzieć pracownikowi z tego względu, że tak naprawdę pracownik nie powinien opuścić miejsca pracy, dopóki nie dostanie zielonego światła od pracodawcy informacji, tak, możesz nie przychodzić, bądź też rozumiem, możesz iść, tak? Więc ta informacja powinna być w zasadzie udzielona niezwłocznie. To jest druga rzecz i tak jak najbardziej może być to złożone SMS-em, no bo to jest właśnie ta forma elektroniczna, którą tutaj dopuszczają przepisy. A powiedz mi tak, jak, bo ja próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, właśnie tak mnie natknęło, jak powiedziałaś, że to może się, może okazać się, że potrzeba wzięcia tego urlopu następuje w trakcie dnia i jesteśmy w biurze,
Czy to może się tak odbyć i niepotrzebna jest żadna dodatkowa formalizacja, że ja po prostu idę do mojego szefa i mówię, muszę wyjść, bo dziecko, wypadek albo coś tam, tfu, tfu. Czy w ten sposób wystarczy formalnie poprosić o ten dzień wolny, czy jednak po tym trzeba... Według mnie po tym trzeba, no bo generalnie jest mowa o tym w formie elektronicznej lub na papierze, czyli przepis nie dopuszcza formy ustnej tutaj. Czyli oczywiście, no jak się spieszysz, można to w ten sposób załatwić, pracodawca wyraża na to zgodę, jednak dobrze by było, żeby tutaj no w jakiejś formie to zostało dokonane, czy mail, czy SMS, Jakiś czy ślad chociażby zostawić. Kartka, tak, podpisana, tak. Dobrze. Trochę też się pojawiło tych pytań dotyczących ostatniego wątku, o którym żeś mówiła. I na przykład Izabela tak się zastanawia. To chodzi o umowy. To znaczy, że teraz lepiej zatrudniać na czas określony niż na okres próbny? To tak należy rozumieć te przepisy nowe? Nie, moim zdaniem nie. To, co tak naprawdę się zmieniło, to tylko się zmieniło to, że de facto okres próbny, czas trwania okresu próbnego jest uzależniony od tego, na jaki czas potem my pracownika chcemy zatrudnić na czas określony. I to nie jest tak, że powinniśmy, znaczy ja uważam, że umowa na okres próbny jest dobrym instrumentem, no bo ona pozwala na sprawdzenie pracownika. I warto z tego instrumentu korzystać i z tego, co wiem, organizacje pozarządowe bardzo często z tego korzystają i tutaj moim zdaniem jak najbardziej trzeba z tego korzystać, tylko trzeba po pierwsze przewidzieć, na ile potem pracownika planujemy zatrudnić, jaki mamy zamiar, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz jest taka, pytanie, czy rzeczywiście my chcemy korzystać z tej możliwości przedłużania ewentualnie tej umowy o nieobecności tego pracownika, czy nie chcemy. Jeżeli nie chcemy, to my po prostu tych zapisów nie wpisujemy do umowy na okres próbny i wtedy z tego korzystać nie musimy. Natomiast nie powiedziałabym, że to jakoś bardzo komplikuje sytuację, no o tyle, że przepis jest skomplikowany i rzeczywiście jakby trzeba troszkę więcej zrobić, czyli trochę więcej w tej umowie napisać. Natomiast moim zdaniem nadal warto z tej możliwości korzystać. Chyba warto to tak interpretować, że po prostu kodeks nas no, tak jakby mobilizuje, żeby po prostu przemyśleć dobrze te sprawy, prawda? Żeby sobie to zaplanować, żeby to no, mieć właśnie już taką perspektywę. To będzie pewnie dobre i dla nas, bo będziemy mieli to przemyślane i dla tego pracownika, który na ten okres próbny, a potem na umowę na czas określony będzie zatrudniany. Dobrze, jeszcze ostatnią znaczy, rzecz. To... Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że tu głównie chodzi o przewidywalność, tak? Dokładnie to, co powiedziałeś. O przewidywalność, żeby pracownik wiedział też, na co potem może liczyć. Dobrze, zapytam jeszcze o ostatnią rzecz. To też mnie zaintrygowało, ja tego nie wiem, więc chętnie o to zapytam. Pyta Ewa. Dotyczy pytanie uzasadnienia tego wypowiedzenia. A czy jak pracownik wypowiada umowę, bo pracownik też może jakby zrezygnować, tak. Jak rozumiem, z umowy. Czy on też jest zobowiązany umowę na okres, na czas określony, czy on też jest zobowiązany do uzasadnienia? Czy on jest zobowiązany do uzasadnienia? Według mojej oceny nie, że to uzasadnienie leży tylko po stronie pracodawcy. To jeżeli pracodawca wypowiada umowę, to tutaj musi pracownikowi uzasadnić, z jakich względów tą umowę wypowiada. Natomiast w przypadku pracownika takiego obowiązku nie ma. Dobra, to już żeśmy przekroczyli zaplanowany czas i w związku z tym szybko kończymy. Bardzo ja Ci dziękuję, to było ostatnie pytanie, bardzo Ci dziękuję za to, że dzisiaj nam wyjaśniałaś te dosyć zawiłe
I w sumie sporo jest tych zmian w kodeksie pracy. My tak żeśmy się przez nie prześlizgnęli. Mam nadzieję, że skupiliśmy Waszą uwagę na tych, które są najważniejsze. Bardzo Ci dziękuję za udział w tym spotkaniu. Ja jeszcze zostawię Ci minutkę, żebyś jakoś podsumowała, powiedziała ważną rzecz na koniec, która może masz w głowie, może warto o niej jeszcze powiedzieć na sam koniec. Ale jeszcze zbiorę takie informacje techniczne. Nagranie tego spotkania będzie dostępne, będziecie mogli je sobie obejrzeć i na Facebooku, i na YouTubie. Zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał na YouTubie i odznaczyć tam powiadomienia, to te nagranie Wam nie umknie. Co jeszcze? Zachęcamy Was również do tego, żeby korzystać z serwisu poradnik ngo.pl, a tam szczególnie w temacie tego właśnie spotkania jest taki dział poświęcony zatrudnianiu pracowników w organizacji pozarządowej, zatrudnienie w NGO i wolontariat. Skorzystajcie, tam różne informacje i podstawowe, i trochę bardziej już szczegółowe na temat zatrudniania w NGO znajdziecie. Namawiam też do tego, żeby zapisywać się do grupy formalności na Facebooku. Tam można zadawać pytania i duża grupa uczestników próbuję Wam na te pytania odpowiedzieć, to jest taka samopomoc, bardzo fajne miejsce, skorzystajcie, zapisujcie się do grupy formalności, dużo odpowiedzi na swoje pytania tam znajdziecie. Ja starałem się podczas live'a wyłapywać różne pytania, nie na wszystkie udało nam się odpowiedzieć, na te, które zostały bez odpowiedzi, będziemy starali się odpowiedzieć w komentarzach po live'ie. Ja już Wam bardzo dziękuję i tak zgodnie z obietnicą zostawiam Monice chwilkę, żeby jeszcze na koniec coś powiedziała, żeby to nie było tak, że ja mówię na koniec. Ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chciałam powiedzieć, że mieliśmy mało czasu i dużo tematów do omówienia, dlatego ja jeszcze Was zachęcam mimo wszystko do przejrzenia sobie jakiejś publikacji na temat tych zmian, bo myśmy dzisiaj mówili o tych najważniejszych rzeczach, które naszym zdaniem mogą być dla Was przydatne. Natomiast wprowadzono też sporo takich zmian, takich drobiazgów dotyczących na przykład przerw pracy, czy właśnie tego zakresu informacji dla pracownika. Trochę zmieniono zakres tego, co powinno się znaleźć w umowie o pracę, bardziej takie kwestie doprecyzowania, więc warto się temu przyjrzeć. I jeszcze to, co na koniec chciałam powiedzieć, że warto się przyjrzeć, to weźcie pod uwagę to, że oprócz tych przepisów, myśmy dzisiaj mówili o kodeksie pracy, natomiast po wejściu w życie zmian w kodeksie pracy zostały pozmieniane również najróżniejsze rozporządzenia, które regulują między innymi to, co powinno się znaleźć w dokumentacji pracowniczej, czyli w aktach osobowych pracowników, które mówią o tym, co powinno się znaleźć w świadectwie pracy i które mówią również o tym, jak i co powinny zawierać określone wnioski dotyczące tych urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich, bo tam też były pewnego rodzaju zmiany. Dlatego tutaj zwracam uwagę Waszą na to. Te rozporządzenia się pozmieniały dość niedawno, czyli to jest okolice 17-18 maja, natomiast my kilka takich rozporządzeń mamy zmienionych i tutaj warto o tym pamiętać, jak będziecie przygotowywali, czy prowadzili dokumentację pracowniczą, czy wystawiali świadectwo pracy, żeby jednak tam zajrzeć i zobaczyć, co tam jeszcze dodatkowo trzeba dopisać. Dobrze, dziękuję bardzo. Ci dziękuję za te jeszcze ostatnie zwrócenie uwagi. Dziękuję pani tłumaczce Marlenie za to, że mogła zwiększyć dostępność naszej transmisji. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Do widzenia, do następnego razu. Do widzenia.